Państwo, bardzo się cieszę, widząc, że te prace budowy hali targowej postępują, bo przypomnę, kiedy walczyliśmy o te środki, kiedy mówiliśmy o tych środkach, że będzie rządowe dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu, to były takie osoby, które w to wątpiły, które mówiły o tym, że te czeki są bez pokrycia. Jak widać jednak, okazało się to nieprawdą, te prace są realizowane cały czas. I bardzo się cieszę, bo to jest niezwykle ważne z punktu widzenia sprzedawców, z punktu widzenia rolników. Dla mnie szczególnie jako wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi to jest ważne, żeby takie miejsca właśnie w miastach istniały, żeby one mogły dobrze funkcjonować, żeby były nowoczesne, dostosowane do potrzeb osób, które tutaj przyjeżdżają i robić zakupy, i sprzedawać swoje towary, zwłaszcza w tej formie hurtowej. Więc cieszę się, że to wszystko jest realizowane. Chciałam też przy tej okazji podziękować po pierwsze radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie w tym temacie. Dziękuję też całemu stowarzyszeniu właśnie osób, które tutaj na Łyskowskiego funkcjonują, sprzedają, za to, że też zaufali nam, że po prostu ten temat dowieziemy, że uda się to zrealizować. Dziękuję panu prezydentowi za współpracę, mimo tego, że przecież reprezentujemy inne opcje polityczne, to ja zawsze podkreślam, że współpraca rządu i samorządu powinna dobrze przebiegać, niezależnie od tego. Cieszę się, że ten wniosek został złożony, bo to była podstawa do tego, żeby właśnie środki rządowe, żebyśmy mogli przekazać miastu. I szanowni państwo, mam nadzieję, że ta hala targowa zostanie ukończona zgodnie z harmonogramem i już niedługo, w przyszłym roku, będą sprzedawcy mogli korzystać z nowoczesnego obiektu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to już tak jak pan prezydent powiedział, tam prace się już rozpoczęły na całego. Teren został wytyczony, został oczyszczony z wszystkich krzaków i również karpin i innych korzeni. W tej chwili trwają prace zdejmowania warstw nienośnych. Rozpoczęliśmy już budowę kolektora pincetki. W najbliższych dniach będziemy już stawiali studnie i idziemy od momentu, gdzie w tej chwili idą prace, w kierunku ulicy Łyskowskiego. To na dzisiaj, myślę, że to jest taki plan, który na dzisiaj się realizuje. Harmonogram pracy, pani dyrektor. Tak, co się zmieni, bo to jest trzy. Szanowni państwo, tak jak państwo wiecie, tak naprawdę dla oka zmieni się wtedy, kiedy wyjdziemy z ziemi. A wyjdziemy z ziemi wtedy, kiedy będziemy mieli całe uzbrojenie zrobione i dopiero wtedy będą takie widoczne prace, ale najbliższe miesiące to są prace w ziemi. Chcielibyśmy jak najwięcej przed zimą zrealizować, bo tak jak zostało tutaj powiedziane, mamy termin do połowy przyszłego roku, więc jak najbardziej musimy te prace, dobrze by było, gdybyśmy je wszystkie pokończyli, to po prostu do zimy zamknęli prace, tak zwane prace, których nie widać, czyli to, co jest całe uzbrojenie pod ziemią. Bo tak jak wiecie, ono jest pełne, i kanalizacja, i deszczówka, i oświetlenie, tam jest po prostu wszystko nowe i wszystko od zera. Mnie bardziej chodziło o to, jak to się zmieni, tak? Nie to, co pod ziemią, tylko jak no jeżeli chodzi o układ, absolutnie, no to się zupełnie, to będzie zupełnie inna droga, to nie da się porównywać z tym, co jest dzisiaj. Tak jak było to już powiedziane, będzie tutaj po pierwsze rondo, które już całkowicie tutaj zmieni zaraz obok nas cały ruch i wjazd na tą nową drogę. I tak jak wiemy, w tej chwili ten etap jest realizowany do Straży Pożarnej, natomiast już zostały złożone wnioski i liczymy na pomoc rządu w tej kwestii, żebyśmy mogli dalej realizować, i tak naprawdę efekt taki finalny będzie, jak się przebijemy aż do góry i wyjdziemy rondo w rondo, i wtedy będzie naprawdę bardzo bezpieczny wyjazd i bardzo szybki wyjazd przede wszystkim dla Straży Pożarnej. Tutaj do pana prezydenta jeszcze o samych sprzedawców, bo wiadomo, że to dotyczy jakiejś grupy, konkretnej grupy osób, jeżeli chodzi o liczbę, ile osób będzie mogło z tej hali korzystać w przyszłości. Tym akurat, jeżeli chodzi o konkretne zapisy do tej hali, trzeba pamiętać, że to jest pierwszy etap. Dba o to nasz operator, czyli MPGN. W tej chwili jest kilkudziesięciu sprzedawców, którzy będą operowali na tej hali, ale też warto
podkreślić, że dzięki porozumieniu ze sprzedawcami udało nam się wynegocjować tutaj takie warunki, że część została przeniesiona na inne miejsce, na placu targowym, ale myśmy też wykonali tutaj niezbędne roboty na własny koszt, czyli została część utwardzona placu, zostały też przeniesione te punkty handlowe i to już, myślę, funkcjonuje. No, pewnie w przyszłości zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie tą halą, tym pierwszym etapem. No, będziemy zabiegali o kolejny etap, o rozbudowę tej hali, no ale to jest małymi krokami, tak? Bo myślę, że tutaj duży krok został wykonany do przodu i to, co jest realizowane, to jest gigantyczny postęp w stosunku do tego, co na targowisku było. Więc myślę, że to są kolejne etapy, które no, też gwarantują, że nam bardzo zależy na rozwoju targowiska hurtowego, bardzo nam zależy na przyszłości podmiotów tutaj funkcjonujących. No i to jest jakby zapewnienie funkcjonowania na kolejne, myślę, kilkadziesiąt lat, no bo przecież ta inwestycja jest robiona na kolejne dziesięciolecie. Panie prezydencie, to możemy podsumować, ile to będzie kosztować? Budowa tego targowiska plus te łączniki drogowe. Jaka to jest suma tej całej inwestycji? To, co w tej chwili realizujemy, to jest około 25 milionów złotych. Ten kolejny etap drogi, o których mówiliśmy, że składamy, czy złożyliśmy już wniosek, to jest kwota kolejne około 8 milionów złotych, czyli jeżeli byśmy to razem podsumowali, to jest ponad 33 miliony złotych. Ja mówię tutaj, no nie mamy oczywiście jeszcze przetarg, to są przewidywania, nie mamy przetargu na ten drugi etap drogi, więc myślę, że to jest łącznie kwota około 35 milionów złotych, a więc to jest duża wartość inwestycji jak na nasze miasto. Brakuje nie tylko na drogę, brakuje wiemy też na strażnicy i na jakim etapie są te rozmowy, bo wiem, że gdyby były tutaj do pani minister, bo gdyby były pieniądze, to wiemy, że firma to skończy w bardzo szybkim terminie, szybszym niż przewidywany był. Dlatego tutaj też pytanie o to wsparcie finansowe dla strażnicy i dla tego drugiego etapu tej trasy. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji po to, żeby pozyskać te dodatkowe środki, ale także wspólnie z Państwową Strażą Pożarną rozważamy też różne warianty dotyczące tych, że tak powiem, starych budynków, więc na ten moment jest jeszcze wcześniej, za wcześnie, żeby mówić o konkretach, natomiast na pewno tutaj będziemy robić wszystko, żeby to zostało zakończone jak najszybciej. Jak najszybciej, to ten rok 2025 tak jest podawany. Szybciej czy właśnie w tym terminie, żeby się zmieścić? Zgodnie z harmonogramem. Satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy będą w tej hali, są te zapisy porozumienia, czy nadal obowiązują? Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałem podziękować Pani Minister za wszelkie starania i opiekę nad tą inwestycją, nad tym łącznikiem i naszą halą. Także jesteśmy zadowoleni, że rozpoczęły się prace. Praca trwa, także jesteśmy nastawieni pozytywnie na przyszłość. Jeżeli chodzi o porozumienie z panem prezydentem w sprawie tego całego galimatiasu z giełdą i przebudowy, doszło do porozumienia, które zadowala przedsiębiorców. Mają dogodne warunki w tej chwili na czas budowy, zostali przeniesieni na koszt miasta, działają bez przerwy, bez żadnych zakłóceń. Także mamy efekt zadowalający, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. A jeżeli chodzi o przyszłość? Przyszłość, proszę Państwa, jak tu Pan Prezydent powiedział, na halach, jeżeli będą dwie hale w przyszłości, znajdzie zatrudnienie około 20 firm, które mogą handlować hurtowo. Niektóre firmy zrezygnowały z takiej opcji, chcą handlować w swoich pawilonach hurtowych prywatnych, które przebudowali, także wszyscy są zadowoleni. W tej chwili nie mamy żadnych zgrzytów, jeżeli chodzi o linie, miasto, przedsiębiorcy i tak dalej. Proszę Państwa, jeszcze chciałem podziękować przy okazji Pani Minister za nie tylko działania na tym terenie, ale na terenie całego powiatu. Pani Minister dba nie tylko o Grudziądz, ale o cały powiat, także gminy przyległe. Także z góry dziękuję za te działania i prosimy o trzeci Polski Ład, który wzbogaci nasze miasto i nasz powiat. Dziękuję. Ja tak w imieniu wszystkich radnych, Rady Miejskiej, którzy byli zaangażowani
w obronę tej giełdy, w temat, aby ta giełda trwała dalej. Chcieliśmy podziękować, duże wyrazy podziękowania dla pani minister. Tutaj bezwzględnie Rada Miejska jest wdzięczna pani minister za to, że pojawiła się w odpowiednim momencie, że stała się mecenasem dla wsparcia tutaj tej inicjatywy budowy tej nowej hali, ale też tutaj kieruję podziękowania dla pana prezydenta, który odnalazł się w tej nowej sytuacji, no i zaangażował się w tą bardzo ważną inwestycję. Przykład tej inwestycji jest pierwszym takim ewidentnym, powiem szczerze, przykładem takiej bardzo dobrej współpracy, jeżeli chodzi o rząd polski i lokalny samorząd, i to możemy tutaj powiedzieć i tutaj podsumować dzisiejszą naszą tutaj okoliczność. Bardzo się cieszymy także z inicjatywy powstania stowarzyszenia, które odegrało bardzo ważną rolę, bo niestety ta cała inicjatywa budowy i kontaktu i z ministerstwem, i z panem prezydentem nie byłaby możliwa, gdyby nie pojawili się w tej rzeczywistości handlowcy, gdyby nie pojawiło się najpierw jedno stowarzyszenie, później drugie stowarzyszenie, formy zorganizowane. One odegrały bardzo ważną rolę, którą dzisiaj widzimy już w formie pewnego konkretu.